dniu dzisiejszym będziemy zajmować się modelami matematycznymi wielkości fizycznych. Zanim o tym będziemy mówić, powiedzmy sobie jednak o kilku pojęciach, które są stosowane nie tylko w fizyce, ale w szczególności ze względu na to, że to właśnie fizyka, to warto sobie o nich przypomnieć. Pierwsze pojęcie to jest koncepcja. Jest to pewna idea, która pozwala analizować zjawiska. Może być prosta albo może być zdefiniowana przy pomocy innych idei. Jako przykład może nam posłużyć koncepcja siły, która została wprowadzona po to, żeby wyjaśnić oddziaływania między ciałami. Drugie pojęcie to jest aksjomat. Jest to związek między koncepcjami, który z założenia jest spełniony, a więc mogą to być takie założenia jak postulaty, prawa fizyczne i tych nie wyprowadzamy, zakładamy, że są spełnione. Na przykład zasady dynamiki Newtona, które dotyczą koncepcji, o której mówiłam wcześniej, będą właśnie takimi aksjomatami. Kolejny związek między koncepcjami, który może zostać wyprowadzony na bazie innych koncepcji, innych związków, to jest teoria. I na przykład taka teoria, jak teoria, która mówi, że istnieje równoważność między pracą a energią kinetyczną. Wszystkie te pojęcia ściśle wiążą się z modelem, który dla fizyki ma fundamentalne znaczenie. Z reguły, jeśli chcemy wyjaśnić jakieś zjawisko fizyczne, to na bazie danych eksperymentalnych postulujemy pewien model i ten model następnie jest weryfikowany poprzez kolejne doświadczenia. Jakie to modele są stosowane w fizyce? No, ze względu na to, że jest to nauka ścisła, to posługuje się ona modelami matematycznymi. Jakie to są modele matematyczne, które najczęściej są stosowane w fizyce? Jest ich kilka. My w tym kursie Fizyki 1 będziemy zajmować się tylko niektórymi z nich, ale przedstawię większość stosowanych. Pierwszy model to są liczby. Liczby inaczej nazywamy je skalarami i ten model może być zastosowany do każdej wielkości fizycznej, która ma taką cechę jak liczba. A więc na przykład szybkość. Mówimy, że samochód jedzie z szybkością 55 km na godzinę, ale wówczas nie precyzujemy, jaki jest kierunek ruchu, mówimy tylko, jaka jest szybkość pojazdu. Jeśli będziemy chcieli wiedzieć, jaki jest kierunek ruchu, to musimy nadać jeszcze jedną cechę, a mianowicie właśnie kierunek. Istnieją inne wielkości fizyczne, dla których kierunek też ma znaczenie. Wiemy, że to są wektory, a więc drugim modelem matematycznym, który będziemy stosować, to jest model matematyczny, który będzie reprezentowany przez wektory. Na przykład może to być taka reprezentacja, jak tutaj pokazane, wektor siły, który ma składowe 5, 4 i 3. Będziemy o wektorach mówić dokładniej na kolejnych wykładach. I tu jest jednostka siły Newton. Następny model jest dużo bardziej skomplikowany. Nie będziemy zbyt często o tym modelu mówić w ramach kursu Fizyki 1, jakkolwiek wspomnimy przy okazji tensora momentu bezwładności, bo to jest właśnie tensor. Proszę zobaczyć, on ma o wiele więcej składowych, bo jest tych składowych aż 9 w porównaniu do wektora 3 w trzech wymiarach albo do liczby 1. Kolejnym jest funkcja. Ten model będziemy naprawdę bardzo często wykorzystywać i tutaj dla przykładu jest pokazana zależność czasowa, funkcyjna, pewnej wielkości y od czasu i jest to zależność w postaci funkcji trygonometrycznej, gdzie argumentem jest tej funkcji trygonometrycznej jest czas. Jest jeszcze jeden model, o którym nie będziemy wspominać w kursie Fizyki 1. To jest model, w którym wprowadza się pojęcie operatora, jak na przykład operator pędu w mechanice kwantowej, który jest operatorem różniczkowym. Po prawej stronie mamy wielkość matematyczną, która nazywa się pochodną cząstkową. Ale w kursie Fizyki 1 w zasadzie nie będziemy korzystać z tego modelu matematycznego. Przyjrzyjmy się teraz pierwszemu modelowi, czyli liczbie, albo inaczej skalarowi. Co to jest skalar?
to jest wielkość, która podlega tym samym zasadom, co kombinacja liczb. A więc my sobie świetnie radzimy ze skalarami, potrafimy je dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić, bo ze skalarami mamy do czynienia na co dzień bardzo często. A więc wiemy, jak się nimi posłużyć. Tak jak na przykład tymi pudełeczkami. Dodajemy 3 pudełeczka i 2, mamy 5. Wiemy, jak postępować. Wielkości skalarnych we wszechświecie jest całe mnóstwo. Ja tutaj podałam tylko niektóre z nich, żeby zapamiętać, że są to wielkości skalarne. Będziemy się do nich odwoływać w kursie fizyki, ale proszę pamiętać, że podstawowe wielkości, o których mówiliśmy na poprzednim wykładzie, czyli jednostki standardowe, sekunda, jednostka czasu, kilogram, jednostka masy i metr, jednostka odległości, to są wszystko skalary. Oprócz tego jeszcze wszystkie postaci energii, to są skalary. Praca, ponieważ jest równoważność między pracą i energią, musi być też skalarem. Moc i takie właściwości materii jak gęstość, czy też objętość, ciśnienie, temperatura i wiele, wiele innych. To wszystko są skalary. Druga klasa, o której wspominałam i która będzie bardzo często przeze mnie tutaj w wykładzie używana, to są wektory. One mają specyficzne znaczenie, bardzo ważne, jeśli chodzi o fizykę, a więc im poświęcimy naprawdę bardzo dużo czasu i będziemy się nimi posługiwać powszechnie. Wektor może być reprezentowany dwojako, albo geometrycznie, jako element zorientowany. Czyli taka strzałka, oznaczymy ją symbolem A. Może być też reprezentowana algebraicznie. Pokażemy sobie, że każdy wektor może być reprezentowany na przykład przez macierz jednowierszową, która ma 3 elementy. I jeżeli będziemy mówić o wektorach, to będziemy mówić o sytuacji, kiedy zdefiniowane zostaną 2 operacje. Dla elementów zbioru wektorów są zdefiniowane 2 operacje. Operacja wewnętrzna to jest dodawanie, czyli ona jest przeprowadzana w zbiorze wektorów. Dodajemy do siebie 2 wektory, musimy otrzymać wektor. Oraz zewnętrzna to jest mnożenie przez liczbę. Mnożymy wektor przez liczbę, czyli przez skalar i musimy otrzymać wektor. To nie wystarczy, żeby taki element był wektorem, jeśli spełnione są tylko te 2 warunki. Oprócz tego musi być spełnione aż 8 różnych warunków, które zostaną przedstawione w kolejnym wykładzie. Wróćmy teraz właśnie do tych 2 operacji, o których mówiliśmy, a które dotyczą elementów zbioru. Są to operacja wewnętrzna, dodawanie oraz zewnętrzna, mnożenie przez liczbę. Zobaczmy, jak to wygląda w jednej i w drugiej reprezentacji, czyli najpierw w reprezentacji geometrycznej. Mamy element zorientowany A i do tego elementu zorientowanego A dodamy element zorientowany B. 2 wektory dodajemy zgodnie z regułą równoległoboku. Tworzymy równoległobok i wektor, który jest sumą tych 2 wektorów jest przekątną dłuższą równoległoboku zbudowanego na tym kącie mniejszym pomiędzy wektorami. Sumę 2 wektorów można jeszcze uzyskać w inny sposób, mianowicie można koniec wektora A połączyć z początkiem wektora B, który przeniesiemy do miejsca, w którym znajduje się właśnie druga równoległa do wektora B. Czyli przenieśliśmy B do końca wektora A i łączymy teraz koniec wektora B z początkiem wektora A. W ten sposób możemy tworzyć sumę wektorową 2 wektorów. Jak wygląda mnożenie, czyli ta operacja zewnętrzna? Jeśli mamy wektor A i pomnożymy przez pewną liczbę, to długość wektora A się zmieni, natomiast nie zmienia się kierunek, ponieważ mnożenie wektora przez liczbę nie zmienia kierunku tego wektora. To samo możemy pokazać również dla tej reprezentacji algebraicznej. A więc w reprezentacji algebraicznej wektor A jest reprezentowany przez macierz złożoną z 3 elementów, wektor B analogicznie.
I jak dodajemy te dwa wektory, to dodajemy składowe w poszczególnych kolumnach, czyli A1 plus B1, A2 plus B2 i A3 plus B3, jak to jest piętro niżej. No i po pomnożeniu przez skalar mnożymy każdy element tego wektora poprzez ten skalar, czyli poprzez tę liczbę i otrzymujemy wektor, który ma elementy powiększone alfakrotnie razy w stosunku do tego, co było pierwotnie. Wielkości wektorowych w fizyce jest naprawdę bardzo dużo i będziemy się nimi posługiwać bardzo często. Wszystkie wielkości kinematyczne, czy to dotyczy kinematyki ruchu postępowego, czy kinematyki ruchu obrotowego, czyli czy to będzie wektor położenia, czy to będzie wektor prędkości, czy przyspieszenia dla ruchu postępowego i dla ruchu obrotowego, to wszystko są wektory. Również wielkości dynamiczne, takie jak pęd czy siła, to są wektory, ale i inne, jak moment siły, moment pędu i całe mnóstwo innych wielkości fizycznych, to są wektory. W fizyce kurs fizyki 2 wprowadza się pojęcie pola elektrycznego, pola elektrostatycznego, pola magnetycznego. Tam również, albo może przede wszystkim, olbrzymią rolę odgrywają wektory. Ale to później, jak będziecie się Państwo uczyć fizyki w ramach kursu fizyka 2. Na dzień dzisiejszy dziękuję bardzo za uwagę.